Cześć, witam na kanale Metal Fach Technika Grzewcza. Ja nazywam się Łukasz Dzienis i zapraszam do dzisiejszego materiału, którego tematem będzie metody ochrony powrotu w kotłach. Zapraszam do materiału. W poprzednich materiałach prezentowaliśmy możliwe sposoby podłączenia kotła w układzie otwartym i zamkniętym. Dziś przechodzimy do zaprezentowania sposobów zabezpieczenia powrotu kotła. Jest to niezwykle istotne i wymagane do poprawnej i długotrwałej pracy urządzenia. Urządzenie grzewcze stałopalne powinno mieć zapewnioną wystarczająco wysoką temperaturę zasilania, czyli kotła, powyżej 60 stopni, oraz jak najwyższą temperaturę powrotu, co najmniej 50-55 stopni. Zapewnienie wysokiej temperatury kotła pozwala uniknąć nadmiernej ilości kondensatu ze spalin. Kocioł grzewczy w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury na sobie uruchamia pompę w celu wypuszczenia gorącego czynnika grzewczego, np. wody. Gorący czynnik w momencie dotarcia do odbiorników ciepła, np. grzejników bądź ogrzewania podłogowego, zaczyna przekazywać ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. W związku z czym obniża się jego temperatura. Czynnik grzewczy po przepłynięciu przez odbiornik wraca do odpowiedniego zaworu mieszającego, gdzie jest kierowany w zależności od bieżącej temperatury, albo z powrotem do odbiornika, albo do kotła. Wracając do kotła, niska temperatura czynnika grzewczego spowoduje spadek temperatury kotła ze względu na wymieszanie się gorącej wody z zasilania z zimną z powrotu. Dlatego też w celu zapewnienia jak najmniejszej różnicy pomiędzy zasilaniem kotła a jego powrotem wymagane jest zastosowanie odpowiedniej metody ochrony powrotu. Niska temperatura czynnika roboczego wracającego do kotła w dłuższej perspektywie może powodować korozję niskotemperaturową, spowodowaną wytwarzaniem się skropliny na ściankach kotła. Omówimy w dzisiejszym materiale trzy sposoby ochrony powrotu za pomocą pompy przewołowej, za pomocą zaworu termostatycznego stałotemperaturowego z zalecaną nastawą 55 stopni oraz za pomocą zaworu czterodrowego z siłownikiem. Zapewnienie ochrony powrotu jest obligatoryjne i wymagane do zachowania gwarancji kotła. Jako pierwszy omówimy schemat ochrony powrotu kotła z wykorzystaniem zaworu termostatycznego na powrocie. W takim wypadku mamy dwa elementy chroniące, a więc zawór termostatyczny oraz pompa wymuszająca obieg wody. W pierwszej kolejności mamy źródło ciepła w postaci kotła grzewczego, do którego podłączony jest zawór trójdrogowy. W przypadku stosowania metody ochrony powrotu przy pomocy zaworu termostatycznego na powrocie nie ma wymogu stosowania zaworu czterodrogowego. Można zastosować zawór trzydrogowy, oczywiście z siłownikiem. W dalszej kolejności mamy podłączoną pompę mieszacza oraz nasz odbiornik ciepła w postaci grzejnika. Dalej jest prowadzony powrót z grzejnika do zaworu trójdrogowego. Powrót idzie do zaworu termostatycznego. Zawór termostatyczny ma stałą nastawę temperaturową. Jest też podłączony, jedna część zaworu termostatycznego jest podłączona do powrotu z instalacji, górna część do zasilania, a lewa jakby część do pompy oraz do powrotu kotła. Zasada działania polega na tym, że woda z powrotu wracająca z instalacji jest mieszana z wodą z zasilania w taki sposób, aby wynikowo temperatura wracająca jej wody do kotła miała stałą nastawę. Najczęściej te nastawy to jest około 45-55 stopni. Zawór ten w momencie, kiedy woda wracająca do kotła z instalacji jest zbyt chłodna, podbiera, miesza z wodą z zasilania, aby wynikowo temperatura wracająca była odpowiednia. W przypadku, kiedy woda wracająca z instalacji będzie miała odpowiednią temperaturę, zawór nie będzie pobierał tej wody z zasilania i jej mieszał, tylko woda ta będzie bezpośrednio wędrować przez powrót. Każdy spadek temperatury wracającej będzie po prostu wymuszał mieszanie wody z zasilania. Dalej mamy w tym wypadku instalację w układzie otwartym, mamy naczynie otwarte.
a także zbiornik ciepłej wody użytkowej, który jest podłączony przed rozdzieleniem do zaworu termostatycznego, natomiast powrót jest pomiędzy kotłem a pompą. W naszej kolejności podłączamy czujnik mieszacza pierwszego za pompą obiegu pierwszego. Oczywiście podłączamy go do sterownika bezpośrednio. Kolejnym czujnikiem do podłączenia jest czujnik ciepłej wody użytkowej. Czujnik ten umieszczamy w odpowiedniej kapilarze w zależności od zastosowanego zbiornika w odpowiednim miejscu, najczęściej w środku naczynia. A także podłączamy czujnik temperatury powrotu. Jest to bardzo ważny czujnik, ponieważ pozwala wskazać, jaka jest temperatura wody wracającej do urządzenia. Na podstawie tego schematu przedstawimy także drugi sposób ochrony powrotu. Jest to zastosowanie pompy przewałowej, a więc taka pompa jest podłączona pomiędzy głównym zasilaniem a powrotem do kotła. Pompa ta w zależności od odczytów temperatury powrotu jest uruchamiana bądź też wyłączana. Dalej mamy oczywiście podłączoną ciepłą wodę użytkową, zasilanie przed trójnikiem na pompę przewołową, powrót na jakby powrocie bezpośrednio do kotła. W tym wypadku oczywiście podłączamy resztę czujników oraz bardzo istotny jest czujnik powrotu, ponieważ w sterowniku ustawiamy nastawę, która pozwala nam regulować pracę. To znaczy ustawiamy w sterowniku zadaną temperaturę powrotu. Jeśli temperatura wracająca do kotła będzie zbyt niska, sterownik uruchomi pompę przewołową, dopompuje do odpowiedniej temperatury. W momencie, w którym temperatura na powrocie będzie osiągnięta plus histereza powrotu, pompa zostanie wyłączona do kolejnego spadku temperatury na powrocie. Kolejnym, trzecim sposobem ochrony powrotu jest zastosowanie zaworu czterodrogowego z siłownikiem. Jest to najbardziej popularny sposób zabezpieczenia powrotu kotła ze względu na to, że zawór czterodrogowy pełni dwie funkcje. Oczywiście pierwszą funkcją jest rozdzielenie czynnika grzewczego na instalację, natomiast drugą funkcją jest możliwość podmieszania bezpośredniego wytwarzania krótkiego obiegu. W momencie, w którym zawór mieszający czterodrogowy jest zamknięty, powstaje nam krótki obieg, czyli woda wychodząca z kotła, trafiając do zaworu, jest ukierunkowana z powrotem do powrotu kotła. Więc jest to najbardziej popularne rozwiązanie ze względu na to, że ten element po prostu, jeden element zastępuje nam tak naprawdę kilka elementów, a więc zarówno pozwala nam rozdzielić temperaturę, jak i chroni powrót kotła. W przypadku zastosowania zaworu czterodrogowego z siłownikiem należy w sterowniku włączyć funkcję ochrony powrotu. Więc funkcja ochrony powrotu musi być czterodrogowo włączona. Powinniśmy ustawić minimalną temperaturę powrotu oraz histerezę, czyli do jakiej temperatury powrotu ma nam ten powrót zawór dobijać i do jakiej temperatury, powyżej jakiej temperatury ma wracać jakby do ponownego grzania. Ze względu na to, iż w przypadku włączonej ochrony powrotu
sterownik traktuje ochronę powrotu jako priorytet, czyli w pierwszej kolejności będzie starał się dogrzewać wodę wracającą do kotła, a dopiero po spełnieniu tego wymogu zawór będzie stopniowo wpuszczał wodę w instalację grzewczą, w nasz obwód grzewczy. I w dalszym ciągu mamy dalej podłączony zbiornik ciepłej wody użytkowej, więc mamy tutaj pompę ciepłej wody podłączoną przed zaworem czterodrogowym, powrót na głównym powrocie do kotła. W tym wypadku także należy podłączyć wszystkie czujniki, czyli czujnik mieszacza pierwszego, czujnik ciepłej wody użytkowej oraz czujnik powrotu. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Jak Państwo mają rozwiązaną ochronę powrotu? Czekamy na Państwa odpowiedzi w komentarzach. Zachęcam także do zasubskrybowania naszego kanału oraz polajkowania naszego fanpage'a. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!